rosyjskie czołgi nie pojechały na polskich demonstrantów. Bo Rosjanie to widzieli i to zapamiętali. Tą lekcję i powstania warszawskiego, i powstania styczniowego, i powstania listopadowego. Oczywiście. Oni to pamiętali. Pamiętali to Romanowowie i pamiętali to komuniści, którzy po nich przyszli. I Stalin też to pamiętał. I pamiętał 1920 rok. Wy, nasi najdrożsi, najwspanialsi powstańcy warszawscy, jesteście solą ziemi tego miasta i jesteście solą ziemi Rzeczypospolitej. Jesteście panteonem. Tak, także jesteśmy w Warszawie i radio obrotowe, proszę Państwa. Czy nie to kolejny raz? Ale nigdy tych razy nie będzie za wiele. Jako prezydent Rzeczypospolitej nisko chylę przed wami czoła, także w imieniu Rzeczypospolitej. I z całego serca wam dziękuję. Dziękuję wam za tamto męstwo. Dziękuję wam za świadectwo i to, które dawaliście w czarnych latach komunizmu i to świadectwo, które dajecie dzisiaj. Które przekazujecie młodym. Które przekazujecie budując postawy patriotyczne, które przekazujecie uśmiechając się do nich w Muzeum Powstania Warszawskiego, które przekazujecie pokazując im świadectwo tamtych dni i mówiąc o świadectwie tamtych. Mimo że świadectwo to było w wielu elementach świadectwem strasznym, tak jak straszne rzeczy widziało to miejsce. Plac Krasiński, zbieg ulicy Miodowej i Długiej, miejsce, gdzie była jedna z dróg ucieczki ze Starego Miasta, z upadającego w czasie powstania Starego Miasta. Gdzie opisy we wspomnieniach powstańców podnoszą włosy na głowie. Krzyk, ciała zabitych, serię karabinów, panika ludzi, jej rannych, przyjaciele, których trzeba zostawić na pewną śmierć. I ziejący smrodem kanał, z którego nie jeden nie wyszedł. Ale też nie jedna kilkunastoletnia warszawska dziewczyna przeniosła na swoich plecach tym kanałem często przez kilkanaście godzin rannego żołnierza. Ale też nie jeden przewodnik dziesiątki razy chodził kanałem na Żoliborz, na Mokotów, do Śródmieścia, żeby przeprowadzić ludzi, żeby zanieść pocztę, żeby przenieść meldunki. To miejsce krwi i bohaterstwa. To miejsce strachu, takiego zwykłego ludzkiego, ale i niezwykłego męstwa, heroizmu, bohaterstwa. To Warszawa. To Warszawa, miasto, które nigdy się nie poddało. To stolica Polski. Tak, tej Polski, niezwykle drogiej, nam wszystkim. Czasem o tym zapominamy, kiedy biało-czerwona jest dla nas po codziennym widokiem. Może być wszędzie, nosimy ją. Na marynarkach. Powstańcy z dumą na ramieniu. Ozdabia nasze domy. Pomoże. Pomożemy, bo wolno nam. Bo żyjemy w wolnym kraju. Ale żyjemy w tym wolnym kraju także dzięki wam. I macie prawo upominać nas i być dla nas upomnieniem. Że najważniejsze, co jest naszym obowiązkiem, to szanować naszą ojczyznę. Szanować Rzeczpospolitą. I szanować się nawzajem w Rzeczypospolitej. I to jest wielkie przesłanie powstania warszawskiego. Bo przecież my dzisiaj nie dzielimy powstańców na tych o lewicowych poglądach, na tych o prawicowych poglądach. Mówimy o nich, to bohaterowie powstańczej Warszawy. Powstańcy warszawscy, nasi bohaterowie. Oni tego samego oczekują od nas. Że będziemy szanowali naszą ojczyznę, to co w niej mamy i będziemy szanowali siebie nawzajem. I myślę, że to jest wielkie przesłanie
każdej rocznicy powstania. I cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Dziękuję. Na Placu Krasińskich, przypomnieniu Powstania Warszawskiego, trwają dzisiejsze uroczystości związane z 73. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Te dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się o godzinie 18 od polowej mszy świętej. Przed nami jeszcze apel poległy, z kolei około godziny 20 powinien się rozpocząć koncert Chłopcy z tamtych lat. Wtedy na scenie pojawią się m.in. Janek Młynarski, Warszawskie Kombo Taneczne, Aleksandra Kurzak, Gawakulka, Renata Przemek, Maria Dopania oraz Janusz Olejniczak. Podczas tego koncertu, przypomnę, planowanego na godzinę 20, zarówno m.in. szlakiery przedwojennej stolicy, ale oczywiście nie zabraknie także piosenek z Powstania Warszawskiego, śpiewanych i komponowanych na barykadach walczącej Warszawy. A teraz już powracamy na Plac Krasińskich. Dobrze, tu nie ma gatunku, bo... A przed nami Zbigniew Galeren, czyli jeden z żołnierzy Powstania Warszawskiego. Nie ma gatunku. Nie. Nie mogę, nie. Panie prezydencie Rzeczypospolitej, szanowni goście, pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, drodzy powstańcy warszawscy i weterani walk o niepodległość Polski, drodzy mieszkańcy stolicy, spotykamy się po raz kolejny tu na Placu Krasińskim przed pomnikiem Powstania Warszawskiego w przeddzień rocznicy obchodu powstania 43. rocznicy. To już kolejne obchody, w których nie uczestniczy i nie zabiera głosu nasz prezes generał Zbigniew Siborczyński. Ten ponad 100-letni żołnierz bardzo chciał być dzisiaj razem z nami na apelu, lecz jest zbyt wyczerpany po rannych uroczystościach w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest moim obowiązkiem i zaszczytem przekazać od niego wszystkim zebranym wiele serdeczności i życzenia wszelkiej pomyślności. Szanowni Państwo, Związek Powstańców Warszawskich jest organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą w swych szeregach wyłącznie żołnierzy Powstania Warszawskiego, obecnie liczących około 60-90 lat i więcej. Trochę młodsi to harcerze z szarych szeregów, przeważnie z harcerskiej poczty polowej, działającej w czasie walk powstańczych. Czas płynie nieubłagalnie. W naszych staraniach, aby realizować wyznaczone cele, pomaga nam Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego. Organizacja utrwalająca i upowszechniająca historię powstania. Stowarzyszenie podejmuje szereg niezwykle cennych i różnorodnych inicjatyw skierowanych do szerokiej gamy odbiorców, które mają na celu upamiętnienie historii powstania i jego żołnierzy. Jesteśmy pokoleniem przeszłości, ale mamy jeszcze obowiązek przekazania młodemu pokoleniu ideałów, wzorców zawartych w etosie Powstania Warszawskiego. Etos. Nie mamy złudzeń, że dla wielu ludzi jest to słowo zbyt nadużywane lub mało zrozumiałe. Chcielibyśmy jednak w miarę naszych sił i możliwości utwierdzać ich w przekonaniu, że nasz akowski etos to godność, honor, poczucie obowiązku wobec swego kraju. Akowski etos to są wartości i patriotyczne postawy, których nikt nie kwestionuje. Powstanie to była lekcja obywatelskości i najważniejsze przeżycia naszej młodości. I pragniemy, aby młodzi ludzie tę obywatelskość przyjęli. To dobrze, że młode pokolenie zna swoje prawa obywatelskie.
ale musi też mieć wiedzę o swych obowiązkach wobec naszej ojczyzny. My je wypełniliśmy, płacąc za to straszliwą cenę. W naszych spotkaniach z młodzieżą mówimy nie tylko o bohaterstwie, które nie zawsze było jedyną motywacją dla powstańców, ale o poczuciu obowiązku, godności i honorze, w które przez 5 długich lat godził niemiecki okupant. To podstawy i wartości trzeba szanować. To ważne, aby nasi młodzi obywatele, idąc przez życie, mieli dobre wzorce i punkt odniesienia swych poczynań. Taką wartością jest dla nas powstańców, jest na przykład Znak Polski Walczącej. To symbol pamięci o gromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez nasz naród w latach okupacji i II wojny światowej. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki sejmowej ustawie o jego ochronie używanie tego znaku w celach komercyjnych lub niezgodnie z jego przeznaczeniem odniosło skutek. Znak Polski Walczącej stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej współczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest prawnym obowiązkiem otaczania go czcią i szacunkiem, a także używania zgodnie z jego symboliką. Szanowni Państwo, oddajemy co roku hołd żyjącym poległym żołnierzom Powstania Warszawskiego, a także pomordowanej ludności cywilnej, ówczesnych mieszkańców naszej stolicy. Warszawa jest uświęcona krwią tysięcy poległych żołnierzy i cywilów. Wielu z tych miejsc zostało upamiętnionych tablicami, kamieniami czy pomnikami z napisami dokumentującymi bohaterską przeszłość naszego miasta. Zachowanie tych miejsc w należytym stanie to nasz obowiązek. Na przestrzeni lat w wyniku rozbudowy miasta kilkadziesiąt tablic zostało usuniętych. Jest to normalny cykl życia. Coś się burzy, aby coś nowego budować. Ale należy to robić z szacunkiem dla historii i naszej wspólnej tragicznej przeszłości. Należymy do pokolenia, które na ogół nie dotrzymuje kroku najnowocześniejszym technologiom. Nie znaczy to jednak, że nie doceniamy ich znaczenia. Marzy nam się, aby treść informacji na tych obiektach można było odczytać smartfonem również w obcych językach. To byłaby na przykład ułatwienie dla zagranicznych turystów odwiedzających naszą stolicę. Pełna ewidencja tych obiektów, niezależnie od miejsca ich położenia oraz poddanie pod opiekę włodarzom naszego miasta dałoby gwarancję właściwej opieki. Dopiero wtedy będziemy spokojni i ci, którzy dali swoim życiem świadectwo umiłowania wolności, będą godnie upamiętnieni. Dziękuję organizatorom tej uroczystości, a także wszystkim przybyłym za godne uczczenie naszej rocznicy. To był Zbigniew Galper, pseudonim Antek, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, który mówił m.in. o należytym szacunku dla miejsc pamięci po Powstaniu Warszawskim. A już teraz kolejne przemówienie wystąpi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Szanowny panie prezydencie, dostojni goście, wcześniej już powitani, przede wszystkim drodzy powstańcy, żołnierze Armii Krajowej, szanowni państwo. Od kilkunastu lat spotykam się w tym miejscu, na Placu Krasińskich, przy pomniku powstania, aby nigdy nie przeminęła pamięć
o 180 tysiącach ofiar tego powstania. Zaczynamy nasze obchody właściwie 29, bo tam, gdzie na Żoliborzu, gdzie wcześniej powstanie wybuchło, oczywiście wybuchło pierwszego, kilka godzin wcześniej. I potem tak w Wigilię spotykamy się w Muzeum Powstania i dzisiaj na tej mszy. I tak, proszę Państwa, aż przez 63 dni, aż do spotkania na kopcu w wygaszeniu ognia, bo to jest ta pamięć i tyle trwało powstanie. Potem nastąpiła kapitulacja. Chcę też powiedzieć, że dzisiaj 31 na 1 sierpnia w 400 miejscach wolontariusze, harcerze rozniosą wianki, takie wianki, które pokazują, że pamiętamy o tych wszystkich, którzy zginęli. W poprzednich latach mówiłam o żołnierzach powstania, bez których nie byłby możliwy ten zryw. W kolejnych poświęciłam też wiele słów ludności cywilnej, która poniosła ogromny trud i ofiary, aby nasze miasto przetrwało. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o kobietach walczących w powstaniu. Kiedy dzisiaj na Radzie Warszawy wręczaliśmy pani Bancie Traczyk-Stawskiej tytuł honorowego obywatela Warszawy, kiedy przypomniałam sobie Sławkę, Paulinkę i szereg innych sanitariuszek, łączniczek, po raz kolejny zdałam sobie sprawę z niebywałej siły tych kobiet. Kobiet dziewcząt biorących udział w powstaniu, pełniących różne role, pielęgniarek, sanitariuszek czy też łączniczek. One same wielokrotnie podkreślały, że miały najcięższą służbę. Musiły biegać, dźwigać, a były to często dziewczynki. A do tego obowiązywała zasada, że w razie niebezpieczeństwa to one musiały przykryć rannego swoimi ciałami. Aż trudno uwierzyć, że 12-letnie, 13-letnie dziewczynki w wieku mojej wnuczki musiały zdawać taki egzamin życia. Nie bez znaczenia jest fakt, że symbol Warszawy, pomnik warszawskiej syrenki, ma twarz uczestniczki powstania Krystyny Krachelskiej. I dzisiaj z tego miejsca chcę oddać hołd tym wszystkim kobietom i dziewczętom, których tak wiele poległo. Dobrze, że obecnie powstaje wiele publikacji, które opisują rolę i losy kobiet w czasie powstania warszawskiego. Przez 63 dni, krwawe dni powstania, brzemię odpowiedzialności nieśliście wszyscy wy powstańcy. Pomagała wam cywilna ludność. Niewspółmierna była przewaga wroga, ale też niewspółmierna była przewaga ducha i determinacja powstańców i warszawiaków. I zostało tak do dziś. Koszty tej walki były straszliwe. Warszawa miała się nigdy nie odrodzić, a tymczasem, jak dziś widzimy, Warszawa żyje. Nie tylko w sensie materialnym, ale w sensie wspólnoty. Tuż obok pomnika powstania warszawskiego, za naszymi plecami, jest gmach Sądu Najwyższego. Na jednej z jego kolumn jest wyryta sentencja. Wolność jest rzeczą bezcenną. Ksiądz Tischner mówił, że gdybym ze wszystkich wartości, jakie są w Polsce, miał dać którąś na pierwszym miejscu, wybrałbym wolność. I niech świat nigdy nie zapomina, że wolność to swoiste DNA Polaków i warszawiaków. Zapraszam. Trwają uroczystości z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na Placu Krasińskich odbyła się uroczysta msza polowa. W trakcie homilii biskup polowy Józef Guzdek powiedział, że wszyscy są zobowiązani do pielęgnowania pamięci o tamtych wydarzeniach. Wskazał przy tym na potrzebę zasypywania podziałów i budowania wspólnoty.
Możemy się różnić, ale szlachetnie. Możemy się spierać, ale musimy stać na gruncie prawdy i szanować godność drugiego człowieka. Nade wszystko, różnice i spory nie mogą przesłonić dobra nadrzędnego, na które wskazują nam dziś warszawscy powstańcy. Dobra narodu i ojczyzny. Po uroczystej mszy świętej prezydent Andrzej Duda dziękował powstańcom za ich poświęcenie i odwagę. Podkreślał też, że najważniejszym przesłaniem każdej rocznicy powstania jest szacunek do ojczyzny i drugiego człowieka. Przemówienie wygłosiła też prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Teraz na Placu Krasińskich trwa apel pamięci. Dzisiejsze uroczystości zakończy koncert plenerowy Chłopcy z tamtych lat. Wydarzenie rozpocznie się o 20.30 na Placu Krasińskich. Główne obchody jutro 1 sierpnia w 73. rocznicę wybuchu walk. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym i przekazał je do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. W wygłoszonym przed tygodniem orędziu prezydent powiedział, że zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze wychodziły naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Dodał jednak, że jego zdaniem ustawy wymagają zmian, aby zapewnić ich zgodność z konstytucją i aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej. Andrzej Duda zapowiedział również, że w najbliższym czasie skieruje do Sejmu przygotowane przez siebie projekty ustaw reformujących polskie sądownictwo. Od jutra za mandaty zapłacimy kartą. Nowelizacja prawa przewiduje, że będzie można opłacić mandat od ręki przy pomocy karty płatniczej. Na razie możliwy jest tylko przelew. Tak jak w zwykłym sklepie, będzie można użyć karty płatniczej w sytuacji, gdy kierowcę zatrzyma policjant i wystawi mandat za wykroczenie. Policjanci zostaną wyposażeni w 2000 terminali płatniczych. W pierwszej kolejności terminale otrzymają patrole drogowe i prewencja. Policja urządzenia otrzyma bezpłatnie, mówi młodszy aspirant Komendy Głównej Policji Antoni Rzeczkowski. Kiedy policjanci ujawnią jakieś wykroczenie, za które nałożą mandat, niezależnie od tego, czy jego sprawcą będzie Polak, czy też obcokrajowiec, od niego będzie zależała decyzja, czy za mandat będzie chciał zapłacić się za pomocą karty. Kierowcy jednogłośnie mówią tak nowemu prawu. Zapłacić, a potem człowiek musi pamiętać o tym, że się nie zapłaciło. No. Znaczy, to jest dobrze, dlatego że nie trzeba później po urzędach wystawać w kolejkach, tak? Terminale płatnicze funkcjonują już w chociażby niektórych miastach jak Niemcy czy Austrii. Kinga Kwiecień, Polskie Radio 24. W związku ze śmiercią zarobek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zleciło wojewodzie podkarpackiemu kontrolę pomocy społecznej w Rzeszowie. Dobrze, Krystyna Kiwińska z Resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedziała, że ministerstwo chce wiedzieć, czy działania podejmowane przez ośrodek pomocy społecznej w stosunku do rodziny tragicznie zmarłego dziecka były odpowiednie. I żeby nie jeździć tam. Jakieś procedury, czy była wszczęta procedura niebieskiej karty. Chcemy zobaczyć, czy na przykład był asystent w tej rodzinie, czy też był kurator. Mamy jakieś takie, ale bardzo niepełne informacje. Na benzynę oni nie mają, a tutaj na mandaty trzeba płacić. Zmarł w sobotę w szpitalu jego dwójmy przez miał się znęcać znajomym rodziców. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Polakom nie udało się zdobyć K2. Od kilku tygodni na zboczach szczytu działała wyprawa Polskiego Związku Alpinizmu i ekspedycjanski alpinisty Andrzeja Bargiela. Andrzej Bargiel planował dokonać pierwszego pełnego zjazdu na nartach z tego 8-tysięcznika, a wyprawa PZA była przygotowaniem do zimowej ekspedycji. Wczoraj dwóch członków wyprawy PZA wraz z Andrzejem Bargielem podjęło próbę ataku szczytowego. Jednak musieli zawrócić do bazy już po kilku wspinania. Jan Żyło z powodów zdrowotnych, a Andrzej Bargiel wraz z Jakubem Pomórką ocenili, że istnieje zbyt duże zagrożenie lawinowe i zarówno dalsze wspinanie oraz zjazd na nartach byłyby zbyt niebezpieczne. W tym sezonie po raz pierwszy od 3 lat na szczycie K2 stanęli wspinacze. Kilka dni wcześniej, mimo niesprzyjających warunków, górę zdobyło 4 himalaistów z komercyjnych wypraw, którym towarzyszyło trzeba płacić. Prawdopodobnie korzystali z dodatkowego tlenu. Polacy planują wrócić na K2 zimą, aby dokonać pierwszego wejścia w górze na drugi co do wysokości szczytu na świecie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Łapać policjanci.
Za kilka sekund antena będzie 19.36. Dobry wieczór, przed mikrofonem Michał Strzałkowski, a razem ze mną w studio Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska Azja. Dobry wieczór. Zapraszamy na magazyn Świat w powiększeniu. Dziś porozmawiamy właśnie o tym, czy mamy kolejny etap napięcia wokół Wyspu Koreańskiego, czy może jednak paradoksalnie tego napięcia wiele nie ma, bo tak. Najpierw Korea Północna testuje pocisk, no i tutaj nie ma zgody. Japonia czy Stany Zjednoczone mówią, to był tak zwany pocisk międzykontynentalny, a więc zdolny trafić nie tylko w Japonię, ale także w terytorium Stanów Zjednoczonych. Rosja mówi, to był pocisk średniego zasięgu, więc taki, który nie jest w stanie trafić w dalej położone kraje, z raczej pociskiem, który miałby służyć trafieniu celów w Korei Południowej. Amerykanie wysyłają dwa takie dalekozasięgowe bombowce, P1 Lancer, które wylotują do demonstracyjnego przelotu nad Półwyspem Koreańskim, ale właściwie poza tym dzieje się niewiele. Nie jest zwołane spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Amerykanie ustami swojej ambasadorki, ale właściwie ONZ i tak nie zrobił wszystkie sankcje nałożone na Koreę Północną, niczego nie dały. Z kolei ambasador chiński przyjaciół, właściwie nie jest chińska sprawa, to jest Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi, to te dwa kraje powinny obniżyć napięcie. Właściwie nie ma chętnych do tego, żeby już się tego jakoś specjalnie wycofać, takie zagrożenie, poza oczywiście Koreą Południową, która poprosiła o spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale nie jest stałym członkiem, w związku z tym może tylko prosić. Tak, faktycznie, no, sytuacja wymarzona dla Korei Północnej, bo jest pad między większymi i to jest bardzo dobra wiadomość dla Korei Północnej, wydaje mi się, chociaż oczywiście zawsze, kiedy mówimy o pewnych sukcesach północno-koreańskich, zawsze musimy pamiętać o tym, że jakie są koszty tych sukcesów, że Korea Północna, rozwijając potencjał rakietowy, nuklearny, to jest kilkadziesiąt lat postawienia takiej żelaznej determinacji, mimo tej presji, która właśnie... Polityka sankcji to jest polityka uprawiana przez Stany Zjednoczone od powstania Korei Północnej, kiedy Korea Północna powstała już jako państwo komunistyczne, była wpisana na listę taka biedna sankcji, myśl, później oczywiście po wojnie koreańskiej, kiedy doszły problemy prawie za grosze, no ja zapłaciłem 84 grosze, no to kolejne argumenty miesiącu, no przepłaciłam, ale tam dużo nie przepłacam, no. Jest pytanie o podejście amerykańskie, czy ono ma być unilateralnie, bo to, co Amerykanie przyjmują, to są ich sankcje, tu są zawsze duże wątpliwości od lat, bo to, że już Izba Reprezentantów i Senat przyjęły ustawę o sankcjach, które są wymierzone w Rosję, wymierzone w Iran, ale i Koreę Północną także, ale byłyby to tylko amerykańskie sankcje, musi to jeszcze podzielić, Amerykanie w ogóle ONZ-owskie sankcje Amerykanów jako próba rozwiązania problemu, dociśnięcia Korei Północnej, czyli sankcje wtórne, czyli coś, co to są ma złodzieje, zmusić państwa, które nie chcą wywiązywać się z sankcji, żeby jednak wywiązać się, żeby docisnąć Koreę Północną. I tu głównie chodzi o sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone, na przykład na firmy chińskie, które handlują z Koreą Północną i zdaniem Stanów Zjednoczonych tym samym łamią postanowienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa. I tu oczywiście no, jest automatyczna niechęć Chin, że to w ogóle, co robią Amerykanie, to jest nie do końca, bo tu są duże wątpliwości, że to jest nie do końca zgodne z prawem międzynarodowym. Poza tym, że tutaj Amerykanie ewidentnie łączą wątki handlowe z wątkami bezpieczeństwa, to też się Chinom nie podoba. To tak właśnie, że ten model transakcyjny Donalda Trumpa jest modelem, wydaje się, niepreferowanym przez Chiny, bo przecież on, Trump wiele razy wysyłał tweety na takie wręcz sugerujące. No, Chińczycy, chcecie mieć dobrą umowę handlową, no to rozwiążcie problem z Koreą Północną. Taka gra przede wszystkim, wydaje mi się, jest niesamowicie dyplomatycznie prostacka. Po drugie, jest to przekonanie o tym, że Stany Zjednoczone ciągle mają potęgę taką, to jest ten wręcz utrzymujący się mit, Amerykanie chyba mają ciągle go sami o sobie, że są tym, że mamy ciągle świat jednobiegunowy, w którym Stany Zjednoczone swoją potęgą są w stanie wywrzeć presję i będzie po amerykańsku. Otóż nie, bo problem północno-koreański, jakbyśmy spojrzeli w ostatnich 20 paru latach, był rozwiązywany, jeśli jakieś były sukcesy, to zazwyczaj było to wsparcie jednak wielu państw, że to było połączenie pewnych kanałów komunikacji międzykoreańskiego, wsparcie Chin jako tego gospodarza rozmów sześciostronnych i Japonia też dopłacała na pewne programy pomocowe dla
dla Korei Północnej, ale był też dialog próbowany. Właściwie każda administracja próbowała dwustronnie rozmawiać z Koreą Północną. Tego na razie Donald Trump nie zrobił, a być może właśnie to jest sposób na nie powiem rozwiązanie problemu, ale na uruchomienie czegoś, co jest w ostatnich latach zupełnie wyciszone i właśnie wydaje mi się, że w tym kierunku idą te sugestie chińskie, żeby sobie Amerykanie nie myśleli, że amerykański problem Korei Północnej rozwiążą za pomocą chińskich rąk. A może to jest też tak, że do pewnego stopnia Korea Północna zachowuje się trochę jak takie niegrzeczne dziecko światowej polityki, które usiłuje za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę świata. I nie bez przyczyny bardzo często jest tak, że próby rakietowe czy próby nuklearne północno-koreańskie są w momentach albo jakichś poważnych spotkań na wysokim szczeblu wielostronnych, szczytów G7 czy szczytów G20. Poprzednie próby były na przykład 4 lipca, czyli dokładnie w święto niepodległości amerykańskiej. To też na pewno nie był przypadek, że Koreańczycy próbują wrzucić temat siebie samych do tych rozmów, nawet jeśli takiego tematu no po prostu wcześniej w planach nie było, albo był w bardzo małym stopniu. Więc może właśnie takie nie do końca reagowanie, takie trochę machanie na to ręką, to może to jest właśnie taki sposób, nie wiem, zbicia stropu Korei Północnej. No, w pewnym momencie po jednej z prób, co prawda nie taki prób, bo tu zwróćmy uwagę, że jednak ten zasięg międzykontynentalny to jest zmiana jakościowa. Bo to jest sygnał nie tylko do sąsiadów, to jest sygnał tak, na przykład do Stanów Zjednoczonych. To bardzo działa na wyobraźnię Amerykanów. Naprawdę to jest kraj przekonany przez te mówią, dwa, trzy wieki Korea, swojej Korea historii, tak, że jednak że kiedy ma się dwa oceany, to jest Rosja to nie, no a ten pałac kultury Stalina i Lenina, który zostawił tutaj w Warszawie autorytarny, to nie? Czasu, no bardzo dużo centra, jest takich budynków, proszę Państwa. Przekonanie Amerykanów, że nic im nie jest w stanie zagrozić. Tak? A tu jest Korea Północna. Dominowania, chęci pokazania, że jest przekimś wielkim, że się ma. To nie jest przecież, to jest parias. Sąsiad, sąsiadka mają samochód. To jest kraj skrajnie asymetryczny. Największa potęga militarna kontra taki gospodarczy. Jakie to są problemy? Z permanentnymi problemami gospodarczymi, społecznymi, a mimo wszystko postawił na swoim. I za mandaty tutaj do policjantów. Jest pytanie, co Amerykanie, tam ten system szykuje wielką kasę, zbieranie pieniędzy. Temu, no chyba na to, co ci rozgradzi. Ten rozwój już się dokonał. Nie, to jest, nie należy, może się polepszy, znaczy może się to poprawi, no, ale to te urządzenia to też dyplomaci i tak dalej. Ale że problem rakietowo-nuklearny jest do rozwiązania, że Korea Północna nie będzie potęgą nuklearną. Urządzenia te wszystkie nie będzie miała potencjału to nic, rakietowego, no, takiego zasięgu. Ma to za darmo. Już. No. To, ale do tego należy się przyzwyczaić. Oczywiście on jeszcze jest niedoskonały, nie jeszcze tu ja będzie wiele Żyda, jako typu żona faraona, co teraz mamy, to jeszcze będzie ich wiele, bo to wiem, są że są pewne cuda, ale to już jest, taki jest status quo. Faraona, mojego męża, i chodzi o to, że nie można stosować retoryki, która była aktualna 20 lat temu, kiedy Korea Północna nie miała tego potencjału. Korea Północna doszła do czegoś, do czego bardzo chciała dojść i tutaj jest pytanie, czy właśnie Amerykanie właśnie korzystając no być może właśnie z tego przekonania o tym, że to oni mogą dyktować warunki, dokonali takiego zwrotu, że często porównuje tak jak był zwrot amerykańskiej polityki wobec Chin. Przecież wyjazd Kissingera do Pekinu i później Nixona, przełom. Tego się nikt nie spodziewał, tak? Że to było przełamanie pewnego geopolitycznego myślenia, że z takim państwem jak komunistyczne Chiny nie należało rozmawiać, ale właśnie realizowania pewnego interesu Amerykanie na to się zdobyli. Na razie wydaje mi się, nie ma takiego myślenia o Korei Północnej, bo oczywiście Korea Północna to jest zupełnie inny kraj, ale mam wrażenie, że to jest po prostu to, co teraz mamy, to jest konsekwencja nieudolności, niekonsekwencji amerykańskiej polityki na przestrzeni ostatnich 20 paru lat. Czyli słusznie Chińczycy mówią, to jest już amerykański problem, to jest nie nasz problem. To też jest trochę, wydaje mi się, umywanie rąk przez Chiny, bo przyjdzie co do czego, to Chin, głos chiński jest niezbędny i presja gospodarcza. Chińczycy nie wywierają tej presji, bo wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić, a poza tym to nie jest w ich interesie wywarcie presji, bo po prostu przestawienie, to jest trochę, się mówi o Korei Północnej, że tak brzydko i pogardliwie, ale syndrom szczura zapiniętego do rogu, tak, że pod ścianę. Z jednej strony Korea Południowa, a z drugiej Chiny tam
drobny kawałek granicy z Rosją bodajże tylko. Tak, tak, ale że nie należy prowokować skrajnych sytuacji, bo nie wiadomo jak w skrajnej sytuacji Korea Północna się zachowa i to jest oczywiście perspektywa kraju graniczącego ponad 1400 km granicy. I Amerykanie mają zupełnie inną perspektywę. Dla Amerykanów właśnie ta kwestia denuklearyzacji jest wręcz wydaje mi się momentami zaślepia ich to przekonanie o tym, że ta denuklearyzacja jest osiągalna. Nie, ona nie jest osiągalna. Korea Północna musiałaby dobrowolnie oddać broń atomową. To w historii zrobiło tylko kilka państw i źle skończyły, prawda? Ukraina, która oddała broń atomową, jedno z państw gwarantów tego porozumienia odebrało jej kawałek terytorium. Czyli Rosja. I to jest oczywiście bardzo zły komunikat dla reżimu nieproliferacji. Tak, on już od lat wpiął się w posadek, tak naprawdę lata 90. Przyzwolenie na to, żeby Indie i Pakistan zostały mocarstwami nuklearnymi. Skoro się ścigały się w tym uzbrojeniach, dokładnie status nuklearny, niby nieoficjalny, ale jednak de facto nuklearny Izrael, to były pewne wyłomy. I teraz mamy wyłom już od lat, wyłom północno-koreański. I jest to taki niezbyt pozytywny komunikat z punktu widzenia państw, które chcą utrzymać status quo, że jeśli chce się wyjść na samodzielność, na to należy obrać taki kierunek. Oczywiście pytanie, czy znalazłyby się inne władze na świecie, które by postawiły tak skrajnie, mając na uwadze, jakie są gigantyczne koszty takiej, a nie innej polityki. Ale wydaje mi się, że tutaj po prostu jest moment, ten moment takiego zastanawiania może się przeciągać, który się teraz wyśpiewają z Donalda Trumpa, że po pół roku zrozumiał, że jednak się nie rozwiąże problemu amerykańskiego, że nie będą się słuchać. Tak się wydawało, że po spotkaniu na Florydzie z chińskimi przywódcą, że jednak takie przekonanie może być w Ameryce, prawda, że udało się jakoś tam z Chinami porozumieć, że Chińczycy to dobrze przełkną i załatwią, prawda, nie załatwią. No to też wydaje mi się, po czasie wychodzi kurs dyplomacji chińskiej, że naprawdę pokazali trochę statystyki. Tutaj wydawało się, że nie kłamało, o ile jakiekolwiek statystyki nie kłamią, bo statystyki są zazwyczaj narzędziem do manipulacji. Ale statystyki handlu chińsko-północno-koreańskiego w ostatnich miesiącach wskazywały, że jednak wywiązali się z tego, co mówili Chińczycy. Ale problem polega też na tym, że w ogóle polityka sankcji, pytanie, czy ona w jakimkolwiek przypadku była w pełni skuteczna. Czy kraj taki, czy kraj oblężony tą polityką sankcji, mamy przecież przykład właśnie Rosji. Czy Rosja, oczywiście możemy mówić, że są, że sankcje zadają pewien cios, ale czy zmieniają gruntownie politykę danego państwa? No niekoniecznie. One jednak mają też ten wydźwięk bardzo negatywny, że a z drugiej strony Kuba przygnieciona sankcjami właściwie nie ugięła się, może jest krajem, którego gospodarkę do ruiny doprowadziły między innymi sankcje, prawda? Tak. I Korea Północna też przecież przez lata, będąc, no te sankcje oczywiście są coraz ostrzejsze, ale przez lata żyje w tym reżimie, tej opresji reżimu sankcyjnego i to też sprawia, że się uczy tych sankcji. Przecież te próby, że kolejne rezolucje to mają być dopisywanie kolejnych nazwisk, które mają być objęte sankcjami, czy kolejnych firm, no to Koreańczycy następnego dnia... Jak hydra, tak? Opina się jedną głowę, wyrasta dziewięć, tak? Następnego dnia zmieniali nazwy, powoływali nowe i tak się możemy bawić w ciuciu babkę. To nie o to chodzi. A poza tym jest jeszcze pytanie, jeśli Amerykanie tak bardzo z taką pychą podchodzą, że to oni coś mogą zrobić i tak pogardliwie do ONZ-u, czy w ogóle do podejścia wielostronnego, multilateralnego, no to już w ogóle jest jakby sprzeczne z ich postanowieniami, żeby docisnąć Koreę Północną, bo do tego jest potrzebna elementarna współpraca z różnymi podmiotami. I jeśli chcą współpracować, to i z Unią Europejską, i z Chinami, i z Koreą Południową. Tutaj wydaje mi się to, co jest takie ciekawe w tych ostatnich wydarzeniach, to, że no, ewidentnie te kolejne testy rakietowe no, wytrącają argument dialogu ze strony południa, tak? Bo jednak Moon Jae-in bardzo parł do tego dialogu, a po tej próbie sprzed paru dni no, powiedział, że no, tutaj jednak i zaczyna sobie przypominać, że no, było postanowienie w sprawie TAD, on niby odchodził od niego, ale może jednak te wyrzutnie by się przydały, próba renegocjowania, żeby Korea Południowa miała większy, lepszy, doskonalszy, bardziej zaawansowany potencjał rakietowy, więc na pewno tutaj nie ma dobrych rozwiązań na razie, ale takie przekonanie, że Amerykanie wywrą presję i że to doprowadzi do tego, że państwo, które nie ugięło się przez 70 lat, że teraz nagle się ugnie, no naiwność w czystej postaci. Skoro nie sankcje, to co w takim razie? Jeden z elementów tej odpowiedzi już tutaj padł. Multilateralne podejście, możliwie szerokie zaangażowanie stron. No dobrze, ale jak te strony są zaangażowane, to czym, skoro nie sankcjami? Jak nie kijem, to marchewką? I tym, chyba, tak mi
się wydaje, bo jednak pewne na przykład polityka słoneczna południa była osądzona jako taka, została osądzona właściwie przez historię, osądziła politykę słoneczną jako nieskuteczną, naiwną, bazującą tak naprawdę na łapówkarskim podejściu, na próbie kupienia pokoju i świętego spokoju dla władz południa, żeby przekupić północ. Nie do końca tak było. Oczywiście to były pewne elementy, ale przede wszystkim to podejście zakładało, że nie ma zgody Korei Południowej na rozwój potencjału rakietowego, potencjału nuklearnego. Nie ma zgody na prowokacyjne zajścia. To było też tak, że to było podejście dość warunkowe. Coś za coś. Niestety tutaj ten element transakcyjny musi być rozważany, ale pytanie, jak się rozłożą te akcenty, bo jeśli te akcenty będą się rozkładać na zasadzie nadmiar presji i to zaangażowanie tylko jako tam ostatnie zdanie w oświadczeniu, no to nie jest to zachęcające. Poza tym zwróciłbym uwagę na taką rzecz elementarną, bo to się często przejawia, że jak rozwiązać problem Korei Północnej? No wydaje mi się, że z Koreą Północną, bo traktowanie Koreańczyków z północy jako tego obiektu zainteresowania i tego problemu, no owszem, możemy tak postrzegać, ale to na pewno nie buduje zaufania i sprawia, że oni jakby tylko dostają kolejne argumenty na uzasadnienie tej swojej tezy, że są tą oblężoną twierdzą, która ma być rozegrana przez innych. Więc mimo wszystko uważam, że to, co by było zaskakujące, to jest takie określenie think unthinkable, tak, z angielskiego, co też się pojawia w amerykańskiej prasie od pewnego czasu, że... Czyli pomyśleć o niepomyślalnym. Tak, tak, coś nie grać tego samego, bo Trump nie zrobił na razie nic. To on po prostu stosuje może inne narzędzia, Twitter i tak dalej, to, że jest nieporadny, dość jest, nie konsultuje się ze swoimi i doradcami i urzędnikami administracji, no dobrze, ale to nie jest zmiana jakościowa polityki wobec Korei Północnej i właśnie może wysokiej rangą delegacja do Korei Północnej. Oczywiście to też nie może być tak, żeby, co też mówią Amerykanie, nie można nagradzać złego zachowania, że Korea Północna robi coś nie po myśli Stanów Zjednoczonych i w nagrodę przyjedzie, nie wiem, były prezydent Barack Obama na przykład, żeby poleciał do Korei Północnej. No, a był kiedyś Bill Clinton, prawda? To właśnie dlatego o tym mówię, tak, że były prezydent, tak, żeby to było jakoś... ważna postać, ważna... ale nie piastująca stanowiska. Tak, danego, i często prawda? To można ubrać w narrację prywatnej wizyty i tak dalej, przedsięwzięcia, żeby tam uwolnić Amerykanów. Jeszcze dwóch zostało, tak, bo niestety ten przypadek ostatni, no, zakończył się faktycznie, no, bardzo źle. I wydaje mi się, że no, myślę tak, gdybyśmy tutaj w trakcie tej rozmowy znaleźli rozwiązanie, to raczej byśmy Nobla dostali, bo tutaj problem polega na tym, że wiele tych metod stosowano i wydaje mi się, że to, od czego zaczęliśmy rozmowę, że mamy sprzeczność między Pekinem a Waszyngtonem. Tymi państwami, które, co by nie mówić, mają największe możliwości nacisku na Koreę Północną. Czyli wspólny front chińsko-amerykański byłby czymś, co mogłoby poskutkować? Tak, tylko że to jest jeden z wielu problemów w relacjach amerykańsko-chińskich i pytanie w ogóle, takie podstawowe należałoby zadać, bo my tu mówimy, że rozwiązanie problemu północno-koreańskiego, a czy naprawdę wszyscy chcą rozwiązać ten problem? Czy Amerykanie naprawdę chcą? No to oczywiście możemy sobie stawiać teoretyczne pytania, a co by było, gdyby nie było takiej Korei Północnej? Po co miałyby być wojska amerykańskie na Półwyspie Koreańskim, w Japonii? Po co Amerykanie mieliby rozbudowywać obronę przeciwrakietową? Przecież oni oficjalnie to robią przeciwko Korei Północnej. To by Korea Północna jest przydatna z takiego dla uzasadnienia pewnej obecności amerykańskiej, ale i też pytanie, czy dla Chińczyków sytuacja, czy mogłoby być gorzej. To jest właśnie pytanie, że nie, sytuacja nie jest komfortowa, ale mogłoby być gorzej, bo mogłoby być z perspektywy chińskiej państwo zjednoczone, koreańskie, które by było państwem, no raczej po myśli południa, które by było w całości w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykańska obecność przesunęłaby się o kolejne kilometry bliżej chińskiej granicy, właściwie na chińską granicę. Tak, no to absolutnie katastrofa geostrategiczna dla Chin, więc ta sytuacja, po prostu tutaj problem polega na tym, że dochodzą kolejne problemy i ten problem rakiet, które mogą dolecieć do Stanów Zjednoczonych i w perspektywie roku, dwóch lat będą już faktycznie prawdopodobnie zdolne do działań bojowych, no to jest coś, co może zmienić podejście Amerykanów, bo tego czasu nie jest dużo, prawda? Dokładnie tak, bo problem można by było rozwiązać
spróbować rozwiązać, ale to by było bardzo niepopularne politycznie i zakwestionowałoby wiarygodność wszystkich właściwie ostatnich 20 paru lat, tak powiedzieć. No dobrze, także proszę Państwa, nasze radio, tak jak ten ewakuńczyk, Guard Baby Langstrom Extra, ale jest uznajmy, edukacyjne. U nas jest bardzo dużo pisma, na papierusie, na skórze, na weline, tak tradycyjnie, bo widzicie Państwo, wszystko to w internecie to jest nietrwałe, nosi taki niepewny, może zaginąć, nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział, nie będziesz mógł odnaleźć. A tutaj, proszę Państwa, literatura, pismo jest górą, za tym idzie kultura, idzie sztuka. Oczywiście, że to wszystko można też prezentować w internecie i ja bardzo popieram, jeżeli ludzie korzystają z internetu ze względu na kulturę, na sztukę, którą być może reprezentują oczywiście Warszawie, ma tutaj ani kultura, ani ludzi sztuki, ani ludzi wiary, ani żadnej teokracji. To jest system moherowo, taki ateistyczny, który no, jest bezradny. Słuchajcie, nie otwierajcie nas na siłę, bo w razie czego Trump tam daleko w Ameryce jest bezradny, co dopiero tutaj w Polsce. Policjanci zbierają takie maszyny, będzie można kartą zapłacić, proszę Państwa. Za mandat kierowcy są bardzo chętni, no bo jak mają za dużo pieniędzy, to będą mieli okazję na coś wydać pożytecznego, bo to może dla domu dziecka, to może dla ludzi będzie wszystko przyda się potrzebne. Także Bogu dzięki, Bogu dzięki, ale to znowu jakaś kolejna taka, wiecie Państwo, żebranina nie do żebra w pustu wielkiej, bo to do 3 milionów dochodzi do sytuacja gospodarcza w Korei Północnej będzie w następnych miesiącach, tym bardziej może Korea Północna będzie skłonna do dialogu, ale na razie to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. Bardzo serdecznie dziękuję moim Państwu. Gościem był Oskar Pietrewicz z Centrum Studiów Polska-Azja. Dziękuję. Michał Strzałkowski, na tym kończymy przez 13 lat do końca audycji. Mówiłem do usłyszenia. Dzisiaj powiem tylko dziękuję za uwagę. Dużo dzisiaj takich rzeczy, że zgłaszał się też przedstawiciel, proszę Państwa, firmy Orange, Rafał Garek. Tylko 5,99 za 200 gram. A z oksyklementynek jedynie 4,44 za 750 ml. Nie wiedzą, jak mają odreagować, jak mają zareagować. Ha, 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 ha. Także ostrzegam przed firmami oszustystycznymi. Orange. Ludzie mówią, że droga oszukuje, okłamuje, ma połączenia z innymi firmami, które jak wejdziesz, to będziesz musiała normalnie zapłacić, że nie ma tam żadnych promocji, są promocje, ale ciebie nie obejmują, są promocje, ale ciebie to nie dotyczy i tak w kółko, są promocje, ale nie teraz, są promocje, ale nie tu i tak dalej, proszę Państwa, takie opcje, tak, żeby nabrać człowieka, żeby już nie miała nic. To nawet taka dziewczynka pracowała na lotnisku, o którym tutaj co pana w Warszawie. Tam mówi, że też no, mało no, ciężko było jej wyjść z tej operacji firmy Orange, która pracowała w Istrofline, była też potem, no bo ten pracowała i ten dyrektor, że jej poszła był, no. A co pan idzie? A co pan chce się może wykąpać w tym basenie? Proszę bardzo, ja przygotuję już potem posprząta. Witam Państwa w programie Historia na Dziś. Moimi gośćmi także, są proszę Państwa, same oszustwa wraca czas Mikołaja Trump. Słaba, bo Gomułki, który wszystkich wysłał gdzieś do Izraela, gdzieś do siebie, gdzieś tam czy do Szwecji, czy aby stąd wąt. No także widzi Państwo, ten Janek Witek tak tym wszystkim przeżywał, zaraził mnie taką, nie to, że nienawiścią do Żydów, tylko chyba po prostu, że oni kradną i oszukują i ciągle, że te oczy mają przez mgłę, bo inwigilują ciebie widząc jednostronnie, a ty jakbyś ich nie widziała, nie możesz do nich SMS-a wysłać, czy że do nich nie możesz zadzwonić. Ta firma Fortel tutaj w tym Fordwola też oszukiwała, kręciła, dobrze, że zamknęli ten sklep
postawili PiS, katolicy. Jako prezydent Rzeczypospolitej nisko chylę przed wami czoła. Nie ma kradzieży, nie ma oszustwa, żeby było. Także ja idę na przebanictwa na Wolinie, na skórze przemawiam na papierze na nośnikach trwałych, jako żona faraona, jako sekretarka ślubna, Sparka, która już nie żyje, no ale po prostu ślad mój jest i jestem bardzo skuteczny. No ale jak ktoś jest winny, to się będzie bał, bo się będzie czoł. Jak ktoś jest winny, to oczywiście. Boże słowo dociera do wszystkiego świata. A szczególnie w idących do szkołody przed Bogiem będzie uwielbiony. Wy, nasi najdrożsi, najwspanialsi powstańcy warszawscy, jesteście solą tego miasta, się z nami jesteście solą ziemi Rzeczypospolitej. Jesteście panteonem, który jego bohaterów. Głos zabrał też wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Kalpera. Jesteśmy pokoleniem przeszłości, ale mamy jeszcze obowiązek przekazania młodemu pokoleniu ideałów, wzorców zawartych w etosie Powstania Warszawskiego. Na placu Kraszyńskich odbył się apel poległych. Wcześniej odbyło tam uroczystą mszę świętą. Wzięli w niej udział powstańcy, ich rodziny, a także przedstawiciele najwyższych władz państwa i stolicy oraz warszawiacy. Teraz rozpoczyna się koncert, podczas którego można będzie posłuchać przedwojennej muzyki warszawskiej. Rząd przyjął projekt ustawy powołującej Służbę Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu. Służba Ochrony Państwa ma mieć silniejszą pozycję niż inne służby. Ma też otrzymać uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osób, które mogą zagrażać ochronę przez służbę ważnym osobom w państwie. Andrzeja Mroczka z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas można tu dostrzec wzorce amerykańskie. Zerowany przez sposób na cztery, który posiada bardzo szerokie uprawnienie w zakresie ochrony obiektów i ochranianych, gdzie może prowadzić różnego rodzaju czynności, tak aby zdobywać informacje wyprzedzające w sposób operacyjny w celu zapobieżenia potencjalnemu zamachowi bądź zagrożeniu dziadkowi albo osób kolejnych. Jednak nie będzie sposób w warunkach, gdzie to się sprawdzi. Zakres działania służby za granicą miałby być mniejszy niż w ale większy w kraju. Powstanie nowej służby to rezultat audytu w Boże przeprowadzonego w grudniu 2015 roku. Nowa formacja Służba Ochrony Państwa ma być większa i z szerszymi uprawnieniami. W Stanach Zjednoczonych zmarł wybitny dramaturg, scenarzysta i aktor Sam Shepard. Był autorem sztuki Buried Child, za którą otrzymał nagrodę Pulitzera i wystąpił w filmie Helikopter w ogniu. Miał 73 lata. Młody Shepard pracował na farmie i przez krótki okres studiował rolnictwo. Porzucił jednak uczelnię, przeniósł się do Nowego Jorku i zajął działalnością artystyczną. Przez pewien czas zarabiał jednak na życie jako kelner. Shepard dość szybko zyskał uznanie jako oryginalny pisarz i autor scenariuszy do przedstawień off-broadwayowych. Wiele jego utworów poświęconych jest ciemnej stronie życia amerykańskich rodzin, poszukiwaniu tożsamości oraz niemożności realizacji American Dream. Dwie jego sztuki, True West i Full for Love, były nominowane do Pulitzera i zostały wystawione na Broadwayu. Nagrodę zdobył jeden w 1979. W tym roku za sztukę Buried Child był także aktorem nominowanym do Oscara za drugoplanową rolę w filmie The Right Stuff. Sam Shepard chorował na nieuleczoną chorobę stwardnienie zanikowo-boczne. Zmarł w swoim domu w Kentucky, otoczony przez cień i siostry. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Proszę Państwa, wszędzie papieruski, przed nami co najmniej dwa pismo starożytne. Oczywiście, że to było przeprowadzane, ale o tym też byli szoferim, którzy badali, sprawdzali, liczyli, notowali, badali, tak samo jak nasza kochana badaczka, Wozyskowska, Sędziowska, Wolek, gdy temperatura wzrośnie, burze będą jeszcze bardziej gwałtowne, szczególnie w województwie mazowieckim, podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazowieckim. Jak ten język się zmienia na przestrzeni wieku, bo tutaj w Warszawie Maria Barmowska jest etymologia pochodzenia słów takich i owa. Także proszę Państwa, proszę z nami tutaj wyjść, bo jednak archeologia drobią się w tej wieczności. Zawsze dają pierwszeństwo jednak pismu świętemu Biblii. Biblia jest natchniona przez człowieka. Tak samo jak i te piramidy, w jakiś tam sposób były natchnione i ci kapłani byli natchnieni, że oni tylko wiedzieli, jak wyszło, jak się nie słońca i tak dalej. I ten naród dzisiaj też wszyscy
obowiązywać do 5 sierpnia. Nie zdało się mi sprawę, jak niewiele szczęście się w ogóle oni znaleźli, bo to szatan diabeł przemawia za pośrednictwem znaków, cudów, różnych takich rzeczy dziwnych, nadprzyrodzonych, których akurat już przynajmniej jak teraz nie miało być. Bo takie coś to było, wiesz, żeby ktoś się wierzył, coś zacofany, przyziemny, coś, jak to mówią, durny. No ale on był durny, jak pierwsi chrześcijanie nie znali Pisma Świętego, bo forma książki Pisma Świętego była wynaleziona przez pierwszych chrześcijan. I to bardzo dobrze, że ta forma książki i ta książka jest. No ale ludzie już nie potrzebują świata i cudów, prawda? Bo cuda, znaki, proroctwa Pisma Świętego przeminą. Ale miłość nie ustanie, miłość pozostanie na Pisma. Także proszę, modlić się o miłość, o mądrość, o takie rzeczy, które jak król Salomon już się też modlił. Proszę się o to modlić. Dobry wieczór, zapraszam na ponad 20-minutowe spotkanie ze sportem. Dziś kolarstwo i lekko.